Tylko w czerwcu tego roku na przejazdach kolejowych w Polsce doszło do 35 wypadków, w których zginęło 22 osoby, a 7 zostało ciężko rannych. Jest to miejsce szczególnie niebezpieczne. Niebezpieczne dlatego, że zależy bezpieczeństwo na tym przejeździe od wielu osób. Zarówno od kolejarzy, którzy są regularnie szkoleni, przechodzą badania specjalistyczne. To są to pracownicy spółek PKP Cargo, PKP Intercity, przewozów regionalnych, czyli ci operatorzy maszyn i urządzeń trakcyjnych, którzy prowadzą pojazdy trakcyjne, ale też zależy to bezpieczeństwo od kierowców. Brak zachowania ostrożności, brawura i niestosowanie się do zasad ruchu drogowego prowadzi do tragicznych w skutkach wypadków. Do takich incydentów bardzo często dochodzi na przejazdach kolejowo-drogowych. Według statystyk za 99% zdarzeń na przejazdach wynika z niewłaściwego zachowania kierowców. Czyli jest to te podstawowe błędy, to ignorowanie znaku stop, omijanie półrogatek, które są zamknięte, wjeżdżanie na przejazd mimo opadających rogatek, a także niewłaściwe zachowania w sytuacji, gdy dojdzie do jakiegoś zagrożenia czy unieruchomienia samochodu. Na co dzień Straż Ochrony Kolei dba o bezpieczeństwo podróżnych, szczególnie w pociągach, na stacjach i przejazdach kolejowych. Sprawdzane są przejścia na mostach i wiaduktach oraz tak zwane dzikie przejścia. Jako funkcjonariusze posiadamy całą gamę środków i sił, aby do tych niebezpiecznych zdarzeń nie dochodziło na co dzień. Przede wszystkim nasi funkcjonariusze są bardzo dobrze wyposażeni w sprzęt pomagający nam ujawniać wykroczenia na przejazdach kolejowych, w ogóle przede wszystkim przestępstw i wykroczeń na całych obszarach kolejowych, ale i też na przejazdach. Straż Ochrony Kolei posiada mobilne centra monitoringu, które całodobowo obserwują obszary kolejowe, kamery noktowizyjne i termowizyjne oraz fotopułapki. Ponadto funkcjonariusze mają prawo do nakładania grzywn w postaci mandatów karnych. Jednak te kampanie społeczne, promocyjne, zachowania pozytywne na przejazdach kolejowych są naszym głównym celem. Jeśli jednak do świadomości kierowców nie będziemy docierać poprzez ulotki, niestety będziemy musieli skierować większe siły na przejazdy kolejowe do wykrywania tych negatywnych zachowań. Przewoźnicy i zarządcy terenów kolejowych dokładają starań, aby podróże były szybkie, wygodne, a przede wszystkim bezpieczne. Polskie Linie Kolejowe w ubiegłym roku oznakowały wszystkie przejazdy takimi żółtymi naklejkami. Na tej naklejce znajdują się trzy ważne informacje. Pierwsza to indywidualny numer skrzyżowania, to numer linii kolejowej i kilometra linii kolejowej, który pozwala w przypadku zagrożenia na przejeździe, dzwoniąc pod numer 112, szybko zlokalizować miejsce zdarzenia i jeżeli jest taka potrzeba, wysłać pomoc i wstrzymać ruch pociągów. Aby pobudzić świadomość kierowców i pieszych, PKP Polskie Linie Kolejowe SA organizują bezpieczne piątki. To dodatkowe kontrole zachowania kierowców, rowerzystów i pieszych na przejazdach kolejowo-drogowych. Pracownicy PLK wspólnie z Policją i Strażą Ochrony Kolei w każdy wakacyjny piątek przypominają o zasadach bezpiecznego przekraczania torów. Informują również o istnieniu żółtej naklejki PLK. Ta żółta naklejka znajduje się na napędzie rogatkowym, czyli na tym napędzie, który steruje opuszczaniem i zamykaniem rogatki. Jest ona mniejsza, natomiast znajdują się tam wszystkie informacje i operatorzy numeru 112 wiedzą, jeżeli kierowca dzwoni i nie wie, gdzie taka naklejka się znajduje, potrafią go tam skierować. Na przejazdach oznakowanych znakiem stop i krzyżem Świętego Andrzeja te naklejki znajdują się po wewnętrznej stronie krzyża Świętego Andrzeja. Należy pamiętać o zachowaniu zasad szczególnego bezpieczeństwa i należy wiedzieć, jak zareagować w takiej kryzysowej sytuacji. Mianowicie, jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, że kierowca samochodu znajdzie się na przejeździe i utknie między zamkniętymi rogatkami, to dla ochrony własnego życia, życia swoich współpasażerów, pasażerów pociągów, powinien zjechać z przejazdu, wyłamując rogatkę. Służby otrzymały 733 zgłoszenia z wykorzystaniem danych z żółtej kartki PLK. Informacje zapobiegły tragediom, wstrzymały ruch pociągów i ograniczyły zagrożenia.